trwa seria spotkań prezydenta Dariusza Bożka z mieszkańcami tarnobrzeskich osiedli. Dwa z nich, Zakrzów i Wielowieś, przedstawiły już swoje sukcesy, oczekiwania i rozczarowania. Powoli dobiegają końca kadencji rad osiedli. W związku z tym jej przewodniczący spotykają się z mieszkańcami oraz włodarzami miasta, aby podsumować inwestycje, które udało się zrealizować w ciągu ostatnich lat. Jednym z takich osiedli jest Zakrzów. Pozyskaliśmy miejsce dla mieszkańców, które nazwaliśmy Dębowa Polana i tam we własnym zakresie wiele prac zrobiliśmy. Ostatnio z budżetu obywatelskiego powstała altana, która będzie służyła mieszkańcom, a perspektywy tego miejsca są bardzo duże, ponieważ to będzie miejsce takie naprawdę rekreacyjno-sportowe i ma ono służyć docelowo przez wiele, wiele lat mieszkańcom. Mamy też tam budynki, które chcemy w perspektywie czasu tak naprawdę odrestaurować, stworzyć dom osiedlowy, świetlice, ale wiadomo, miasto boryka się z problemami finansowymi, więc będziemy się starali pozyskiwać środki z zewnątrz, a przede wszystkim chcemy ustanowić tam zabytki, ponieważ one nie są jeszcze, te budynki, zabytkami, a mają już około 200 lat. Problemy, z jakimi boryka się Zakrzów, nie uszły uwadze prezydenta Bożka, który zdaje sobie sprawę z najważniejszych potrzeb mieszkańców osiedla. Ta Dębowa Polanka chociażby, która usytuowana jest tutaj niedaleko od ulicy Wędkarskiej, czyli na przedłużeniu ulicy Wędkarskiej, no to jest najlepszy dowód na to, że mieszkańcy potrafią zrobić sporo. W ramach budżetu obywatelskiego udało się tam już wykonać sporo prac, łącznie z altaną. Myślę, że prace będą trwały dalej i chciałbym, żeby faktycznie ta polana była takim miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców. Jest również takie miejsce, które jest po dawnym zbiorniku wodnym i mieszkańcy tam również mają pewne propozycje. Myślę, że również nastąpi wsparcie ze strony miasta tych działań. Starym problemem, jak mówi prezydent, jest przejście dla pieszych na ulicy Warszawskiej. Mieszkańcy chcieliby usytuować tutaj w miarę blisko tego miejsca, w którym się znajdujemy. Chodzi o przejście dla przede wszystkim osób, które przyjeżdżają, bo jest przystanek po drugiej stronie, no i jest problem. No mam nadzieję, że to wszystko dzisiaj się też pojawi i znajdziemy wspólny język, żeby rozwiązać te najważniejsze problemy osiedla. Poza problemami w strukturach osiedla Zakrzów, przewodniczący zwrócił uwagę na słabą komunikację z poprzednimi włodarzami miasta i wyraził nadzieję na lepszą współpracę w przyszłości. Nadzieja jest bardzo duża. Wiadomo, że wszystko będzie, jeżeli cokolwiek będzie robione, to będzie robione na zasadzie możliwości finansowych tego miasta. Podobne kwestie poruszono również na spotkaniu osiedlowym w Wielowsi. Przewodniczący Marian Zioło odniósł się przede wszystkim do planowanych w przyszłości inwestycji. No poza drogami to ja przedstawiłem już panu prezydentowi propozycję, zaczynając od dróg przez kanalizację niedokończoną, gdzie wodociągi, oświetlenie ulic, przejścia dla pieszych, jeszcze tam kamery ewentualnie, bo mamy w tej chwili możliwość podłączenia się z kamerami. Także to jest przedstawione, ale oprócz nawierzchni dróg, no to najważniejszym jest oświetlenie, myślę, na dzień dzisiejszy, bo jest jeszcze 4-5 ulic, które są nieoświetlone. Poza optymizmem i nadzieją pojawiło się również rozczarowanie. Przewodniczący osiedla Wielowieś w gorzkich słowach podsumował głównie współpracę z mieszkańcami. Szczerze muszę powiedzieć, że jestem zawiedziony zaangażowaniem mieszkańców. W angażowanie się tutaj do pracy, do czegoś. Raczej jak są ludzie, którzy chcą się coś wypowiedzieć, to z pretensjami, że się im coś tam należy i tak dalej. Także dowodem tego były głosowania w budżecie obywatelskim, dowodem tego są zebrania, gdzie no jest w głosowaniu uprawnionych ponad 1200 osób, a bierze 300 osób. Także to są takie rzeczy, które myślę, że najbardziej mnie zawiodły przez ten okres czasu. Na spotkaniu z mieszkańcami Wielowsi rozmawiano także o kłopotach z infrastrukturą, z którymi od lat boryka się osiedle. Wielowieś, tak jak chyba wszystkie tarnobrzeskie osiedla, te, które były dotknięte powodzią,
cały czas cierpią z powodu jeszcze niedokończonych prac zwykle. Chodzi o drogi, chodzi o chodniki. W tamtym roku została wykonana ulica Piętaka. W tym roku udało nam się już zrobić też, myślę, taką rzecz, która tutaj spędzała sens powiek mieszkańcom. Mianowicie chodzi o miejsce parking i kawałek wyjazdu pod sklepu Spar, bo to też akurat ludzie narzekali bardzo, że jeżeli wyjeżdżają, nie trafiają na pętlę, światła się nie zmieniają, muszą cofać, więc to też przy okazji było niebezpieczne. Na pewno brakuje tu też oświetlenia i tu na pewno jest jeszcze sporo do zrobienia. Od 12 kwietnia rozpoczną się wybory na przewodniczących i członków zarządów osiedli. Jako pierwsi nowe struktury wybiorą mieszkańcy Przywiśla.